W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o aktywowaniu najnowszej wersji Avalanche Go na sieci FujiDance.net. Wspomnimy o globalnym programie akceleracyjnym uruchomionym przez Accelar oraz opowiemy Wam o starcie platformy Resonate. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Binance Pay stwierdza, że wrzesień był bardzo pracowitym miesiącem. We wrześniu Binance Pay poinformowało swoją społeczność o nawiązaniu ekscytujących partnerstw oraz ogłosiło wiele ciekawych i ważnych informacji. Osoby zainteresowane zachęcamy do sprawdzenia artykułu, w którym została podsumowana wrześniowa działalność Binance Pay. Najnowsza wersja Avalanche Go została pomyślnie aktywowana na Fuji Testnet. Zachęcamy do przeczytania serii postów na Twitterze Patryka O'Grady'ego. We wspomnianej serii postów dyrektor do spraw inżynierii w Avalabs przekazuje szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji Banff. Revest Finance ogłasza nawiązanie współpracy z Plutus DAO. Revest Finance nie może doczekać się wdrożeń pierwszych kontraktów terminowych Yield Futures w modelu governance Blackhole. Hashpeg Wallet stworzyło nowy oficjalny profil na Twitterze. Nowy profil będzie wprowadzony w języku hiszpańskim. Jest to z całą pewnością inicjatywa, która ułatwi kontakt ze społecznością hiszpańskojęzyczną, a należy pamiętać, że język hiszpański jest językiem bardzo popularnym na całym świecie. Accelar uruchamia pierwszy globalny program akceleracyjny we współpracy z Longhash Ventures. Program akceleracyjny potrwa 12 tygodni. Podczas trwania programu odbędą się warsztaty i dyskusje dotyczące strategii oraz projektowania produktów Web3. Poruszone zostaną również kwestie tokenomii, zarządzania, budowania społeczności i pozyskiwania funduszy. Accelar wzywa wszystkich łowców nagród. We wcześniejszych odcinkach kryptoogłoszeń informowaliśmy o rozpoczęciu programu Bug Bounties przez Accelar. Accelar zdecydowało się na podwyższenie puli nagród przeznaczonej na ten program. Początkowa pula nagród wynosiła 1 milion dolarów. Obecnie pula nagród została zwiększona do 2,25 miliona dolarów. Więcej o możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa w sieci Accelar przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Ripple stwierdza, że nadeszły czasy modernizacji płatności globalnych. Gospodarki, konsumenci i przedsiębiorstwa czerpią korzyści z ulepszonych usług finansowych albo pozostają w tyle za innowacjami. Do tweeta został załączony wpis, w którym Ripple przekazało swoje obserwacje dotyczące trendów w płatnościach regionalnych w 2022 roku. Shade Protocol ogłasza nawiązanie partnerstwa z Stride. Wspomniane projekty połączą się w ramach dzisiejszego Twitter Spaces. Podczas tego spotkania zostanie omówione znaczenie tego partnerstwa. Rozmowa wystartuje o godzinie 18 czasu polskiego. Avalanche informuje, że pierwsza gra FPS AAA oparta na technologii blockchain wydała swój oficjalny zwiastun gry. Zachęcamy do sprawdzenia zwiastunu gry Sharpner. Platforma Resonate wystartuje już dzisiaj o godzinie 19 czasu polskiego. Z okazji startu tej platformy Resonate rozda FNFT zawierające $500 w tokenach Airfest. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić ten wpis, podać go dalej oraz obserwować profil Revest Finance na Twitterze. Więcej informacji o platformie Resonate można znaleźć na Medium oraz stronie internetowej tego projektu. MetaShotter informuje, że na staking trafiło prawie 5 milionów tokenów mHunt. Społeczność tego projektu rośnie cały czas. Przekazując tokeny mHunt na staking, można liczyć na 81% APA oraz istnieje szansa na zdobycie dodatkowych tokenów NFT. Tokeny mHunt możecie przekazać na staking pod adresem hunter.metashotter.gg. Waze przedstawia pierwszą zdecentralizowaną usługę nazewnictwa domen stworzoną z myślą o swoim ekosystemie. Zapraszamy do obserwowania profilu Waze Domains na Twitterze, jak i do oglądania kolejnych odcinków kryptoogłoszeń, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi działalności Waze Domains. Na dniach ma zostać opublikowany roadmap tego projektu. Ariten zapowiada kolejną sesję AMA. Tym razem będzie to AMA dla polskiej społeczności zgromadzonej wokół tego projektu. Mateusz Kara oraz Grzegorz Wojtyniak przekażą najświeższe informacje dotyczące tego projektu. Pojawi się również gość specjalny, użytkownik Twittera Depolasy. Pirates of the Island w formie grafiki przedstawia obieg surowców w swojej grze. Pirates of the Island informuje, że do gry zostały dodane dwa strategiczne surowce. Tymi surowcami są siarka oraz saletra. W przyszłości mogą zostać dodane nowe surowce. Aplikacja uprawniająca do wczesnego dostępu do Chainlink Staking V0.1 jest już dostępna. Członkowie społeczności Chainlink mogą skorzystać z aplikacji, aby sprawdzić, czy zostali zakwalifikowani do udziału w fazie Early Staking. Osoby chcące dowiedzieć się więcej o Chainlink Staking V0.1 odsyłamy do artykułu załączonego do wpisu. Binance zdecydowało się na otworzenie dwóch biur w Brazylii. Takie działanie ma na celu rozpoczęcie ekspansji na tym rynku oraz zwiększenie adopcji kryptowalut w Ameryce Łacińskiej. Od momentu odwiedzin CZ w Brazylii liczba pracowników Binance w tym kraju wzrosła dwukrotnie.
Nową aplikację GoToNFT można pobrać na iOS oraz Android. GoToNFT zachęca do sprawdzenia profili swoich partnerów i wygenerowania swoich własnych tokenów NFT. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podcastem o aktualizacjach dotyczących ekosystemu NIR. W podcaście Ready Layer 1 został poruszony wątek przekroczenia 20 milionów adresów portfeli, została również omówiona faza Nightshade oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Link do podcastu zostawiamy w opisie filmu. NIR oferuje wiele opcji finansowania w celu wspierania inicjatyw mających na celu decentralizację i rozwój w NIR. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą infografiką dotyczącą finansowania NIR oraz przeglądu grantów. NIR Insider zostanie wkrótce zaktualizowany. Pojawią się szczegóły dotyczące kryteriów otrzymania wsparcia od NIR. Sweet Foundation kończy spalanie tokenów. Spalaniu uległo 30 milionów tokenów Sweet. Spalanie tokenów jest dotrzymaniem obietnicy, która została złożona 15 września. Dodatkowo uzyskaliśmy informację, że jest to dopiero początek zaangażowania tego projektu, zmniejszanie ilości tokenów w obiegu. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uważacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!